Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Skrzydło nie spadło? Jakie skrzydło? Nie spadło skrzydło. No, śpiewamy kolędę. Jezus malusieńki leży wśród stajenki. Płacze z zimna, nie dała mu czego? Matusia sukienki, bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, który dziecię owinąwszy siankiem je okryła. A ty jakie znasz kolędy, Haniu? Cicha doc, święta doc, cicha doc, święta doc. Pokojnie się ludziom przed, a u żłobka Matka Święta czuwa sama, uśmiechnięta nad dzieciątka snem. Dzieciątkach snem. Ślicznie. Mogę po spadysz jest. No to zaśpiewaj po tym. Nocie ty pas, nocie amor, to do duerme el terador, entre los astro es para su luz, bella anciando el niño Jesús. Pria la seta de pa. Ślicznie. Hania, a kogo tam słychać w tle? To nam tu pochrapuje? Dziadek. Nam tu pochrapuje, tak? Tak, śpiący. Zasnął, tak? Przyjechał do nas z Polski. Mieliśmy śniadanie, tak? Bo kiedy nagrywamy, jest 25 grudzień, czyli pierwszy dzień świąt, tak? Po śniadanku świątecznym. Zmęczeni. Dziadek nam tu będzie chrapał. Więc no dobra. My będziemy robić lipstick. Pomadka taka. A co to jest? Pomadka. A skąd to masz? Od Davida i Kasi. Od Davida i Kasi dostałaś, tak? Na święta. Na święta, pod choinkę. I co to jest? Wytłumaczysz nam, co to jest? Więc to jest, jak się robi swój lipstick. Czyli pomadka. Ty masz taki plastikową formę, do której będziesz wlewała. Tak, plastikową formę. A jest jakiś kolor tutaj, czy to będzie taka przezroczysta? Nie wiem, ale nie ma koloru tutaj. Nie ma tutaj koloru. A co to są za składniki? A, więc to jest biwax. To jest biwax? Caribbean wax. Czekaj, ale co to jest biwax? To jest wosk pszczeli. Aha. Tak, czekaj, patrzę się, czy jest tutaj po polsku napisane, ale nie. To co to jest? Caribbean wax. To, tak, ten szum. To jest Caribbean wax. Wosk z Karaibów? Może, nie wiem. Custard oil. To? Chyba to jest olej rzepakowy. I jeszcze mamy... Nie rzepakowy. To jest zapach. To jest truskawkowy. Zapach truskawkowy, okej. Okay. I mamy taką pipetę plastikową. No, pipeta plastikowa, lipstick tube. To jest plastic lipstick. Spatula, gloves, small measuring cup and lipstick mold. Czyli mamy kubek do mierzenia, mamy taką szpatułkę, którą możemy różne produkty brać, tak? Taką plastikową. Masz rękawiczki na rączkach. No dobra, no to teraz musimy co zrobić? Otworzyć. Więc ja nie wiem, jak się to otworzy. No dobra, ja ci pomogę, bo tu ma takie zabezpieczenia. A powiedz mi, co pierwsze trzeba zrobić? Nie pamiętam, chyba... Gdzie jest? Co jest napisane w instrukcji? W ogóle masz całą historię o tym... Tak, bardzo dużo. Tak, możesz poczytać. Marilyn Monroe, tak? Ona używała lipstick. Ale masz tutaj instrukcję, co jest pierwsze? Wiem, To jest taki zestaw małego chemika, tak? I jak ciekawi was, to jest... O, tutaj jest chyba instrukcja. Ale to trzeba gdzieś podgrzać na jakimś, co tam jest napisane? Crayons. Aha, żeby kolor mieć, tak? O nie. Możemy zrobić na przykład bez koloru. Mamy jakąś
pochylające coś gdzieś? Kredkę świecową. A może oil pastels? Proszę. I can get a little bit of no ale oil potem pastels. To będzie trzeba, to jest pomadka do ust, to jak będziemy, no może taką bezbarwną zrobimy. Ale potem, co to będzie? Co będzie? Pomadka bezbarwna, bez koloru. Pokaż, ale nie by było fajne. Napisane. Zobacz na kurzowy. No zobacz. Możesz powiedzieć kilka rzeczy, co to tak jest. Dobrze, no to zobaczmy. Czego potrzebujesz? Tej pipetki, którą tutaj mamy. Lipstick tube, czyli tego plastiku, do którego będziemy wlewali pomadkę już gotową. Mamy rękawiczki, a face paint crayon. No, actually, that's... wait. It's not pay... Tutaj. Dobra, this to. Is custard oil. Okay. Beeswax. To jest... Caribbean. No, ale bez sensu, że nie dali tutaj nawet wazeliny w tym zestawie. Dobry fragrance. Skoro w każdym przepisie jest ten. Box, lipstick mold, measuring cup. Ale nie mamy w domu wazeliny? No, nie mamy w takiej ilości. Ile ilości potrzebujemy? Łyżeczkę. No to można wygrzebać jakoś. To nie jest olej rzepakowy, tylko olej rycynowy. Measure 10 ml of castor oil into a small measuring cup. With the plastic spatula, put 3 spoons of cannabis wax and 3 spoons of beeswax into the side of a teacup. Inside of the teacup. Transfer the castor oil into the teacup. Mix all the ingredients well with a metal spoon. After mixing the ingredients, ask it out to help and place the cup in a microwave for a minute. Yeah. Nic tutaj nie ma o żadnej wazelinie. Aha, czyli to jest jakiś przepis, tak? Na coś innego. Tutaj jest nic nie ma o żadnej wazelinie. To wszystko, co tutaj jest, jest tutaj. Aha, a tamto poprzednie, to co to było? Nie wiem, jaka historia czegoś tam pojadali, jak się robi. To, to okay. Tutaj się zaczyna przepis. No dobra, no to co musimy tu zrobić? Dobrze. W measuring cup odlicz 10 ml castor oil. To jest measuring cup. And this is castor oil. Już ci mówię. How do you open this? Powoli so castor oil. Up and turn? Czyli tak musisz przycisnąć. So. 10 ml to jest... Czekaj, Hanna ci pokażę. Tu jest 10. Tutaj wszystko na tym papierku musisz robić. Popatrz. Wciskasz tu, wkładasz i puszczasz. I połóż kubek. No i bierz to budę. I teraz wyciągasz tą pipetkę i wlewasz to do kubeczka. No i możemy się tak bawić, albo po prostu troszeczkę przelać tego w ten sposób. Tosia, widzisz numery? I czekaj, czekaj, obróć mi proszę. Hanusia, możesz tak na tym, żeby się nic nie wylało? Tylko troszeczkę? Powiedz mi kiedy. Okej, okay. Powoli. Już. Już? Dobra, mamy 10. Macie 10. I teraz możemy to zamknąć. I co teraz potrzebujemy? With the plastic spatula, więc podnieś spatula. Three spoons of carnauba wax. To jest Caribbean. Caribbean. Czy Caribbean. Tam? Nie wiem. Dobrze, niech będzie Caribbean. Tosia ci pokaże jak. Trzy łyżeczki, tak? Tak. Dobra, mamy 3. Tak. Okej, okay. To ja teraz zamykam. Zamknij. To. I beeswax. Okej. I to musisz przycisnąć i przekręcić. Dasz radę? Tak. No jest. Dobra. Hop. Proszę. I ile, Tosiu? 3 łyżeczki też znowu. Też 3 łyżeczki. Chodzi to? To jest tak. Mogę? Trzeba po prostu... Albo po prostu nasypcie na łyżeczkę. No, nasypać, no. Jedna. Druga. Mamy 3 łyżeczki, tak? Tak. Dobra, zamykamy. Okay. Teraz to powinno się przenieść do kubeczka, ale możesz wymieszać. No to się rozpuści? Nie wiem. Transfer cut. Mix all the ingredients well with a metal spoon. Okay. No, 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 mieszamy. Mieszamy. No, trzeba to potem do mikrofalówki włożyć. Piekarnik jest ciepły. Piekarnik jest dobrze. Może na, aha, żeby to się rozpuściło, no, tak? Tak? Na jedną minutę. No nie tak dużo. No to teraz pójdziemy dobrze. Do kuchni. Poczekaj, poczekaj. Mogę na chwilę? Pomogę ci. Dobra, no to teraz włożymy to normalnie na minutę do mikrofali, ale że nasza mikrofala jest schowana głęboko, to my to włożymy do piekarnika. No, oby to zadziałało. Ale nie w plastiku, musimy to przelać na jakąś miseczkę. Rozpuszcza to się, czy nie? Dobra, ja wróciłam z kuchni, rozpuściłam to, Tosia nam uciekła w międzyczasie. To słuchaj, nam się szybko stęża. Co mamy z tym robić teraz? Put it in here. Tutaj? Nalewać. Okej, okay, wlewam. Wszystko. Zobacz, jak to wszystko szybko gęstnieje, ten wosk. Musimy teraz 2 godziny. 2 godziny aż? Tak. A może to można dać do lodówki? Nie wiem. Zobacz, jak to tężeje wszystko, widzisz? Bardzo. I co? I to jest taka pomadka, którą można używać, tak? Tak. Kiedy to damy do środka? No to dawaj, szybko przemieszamy. Ile tam trzeba dać? Malutko chyba. Maybe. Troszeczkę. Kropeleczkę. Zamieszamy.
Oj, jak gęstnieje. No gęstnieje, zobacz jak to szybko gęstnieje. No. I daje na usta, zobacz, no rzeczywiście. Mam nadzieję, że nie dostaniemy żadnej wysypki albo uczulenia. Ale to działa, jest pomadka. Ale to jest ciekawe. No. Taka domowa pomadka nawilżająca usta. Więc to są inne eksperymenty z lipstick. Tutaj jest wazelinowe. Tak, bo tam można też wazelinę dać. Mhm. Ale nie, większości... to są takie wazelinowe do ust. Tak, taka wazelina, właśnie w takich plastikowych małych pojemniczkach. Mhm. Ale widzę właśnie, że w większości trzeba rozpuścić ten wosk. I do tego też, jeżeli byśmy chciały robić inne pomadki, to musimy mieć takie... Wazelina i face paint crayons. Czyli kredki świecowe do malowania twarzy. Bardzo ciekawy zestaw. No dobra, a co jeszcze dostałaś od Mikołaja, Haniu? Mam, ja jeszcze dostałam smoki. Jak ona się nazywa? Ona nie ma imienia. Light Fury. Tak, Light Fury. Czyli jak po polsku jest? Szczerbatek jak się nazywa po polsku? Szczerbatek. Ale tak, ale jakbyś przetłumaczyła Fury? No, świecąca Fury? Nie wiem, w każdym razie to jest ta jego dziewczyna, tak? Aha. I ona jest, ma taki piękny perłowy kolor. Kiedy znalazłaś prezenty pod choinką? Kiedy poszłam do toalety. Poszłaś do toalety, tak? Mama cię wysłała. Idź do toalety. I jeszcze zrobiłam taki mały Lego set sama. A, no jeszcze Lego dostałaś. No. Lego Friends, tak? Tak. I sama to zrobiłam. Tak, przyznaję. No. Tak, siedziałaś sama pod choinką i składałaś Lego. Świetnie ci to wyszło. Mi się bardzo podoba, ponieważ jest taki domek na drzewie i fajny jest ten dach, bo go można otwierać, prawda? No. Ale chyba też jest, najlepsza jest ta toaleta z tyłu. Nie tylko, jest mały bedroom. Jestem, mają taki mały kajak tutaj i mała wyspa taka. Bo to jest taki domek na drzewie, gdzieś w lesie, tak? Uh-huh. Gdzieś nad jakimś jeziorem. No nasza pomadka wygląda super, bo stężała już. No prawie, ona musi tylko teraz, ten wosk musi wystygnąć. A czujesz na swoich ustach, tak? Dałaś sobie? Tutaj masz, na tej łyżeczce masz. Zobacz, tutaj jest pełna. Możesz tak po ustach. Jest bardzo nawilżająca. Mhm. Myślę, że to ten wosk robi. Tam jeszcze jakieś odgłosy z kuchni są, bo tata sprząta kuchnię. No musisz rozsmarować to. Super. No dobra. I spędziłyśmy miło Wigilię, rodzinnie. Poszliśmy spać, obudziliśmy się rano, zjedliśmy śniadanko. Ach, najważniejsze, no oczy. To bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. A co to takiego ciężkiego jest? To są wszystkie komiksy Tytusa, Romka i Atomka. Czyli dostałaś całą kolekcję, super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka. Jak widzieliście dzieciandi od Tytusa, Romka i Atomka, to wiesz, że lubię. Tak, wiemy, że lubisz i powstało też opowiadanie po śmierci babcia Chmiela na jego cześć. Pięknie wydana, to jest nowe wydanie. Piękne, niesamowita pamiątka. Co mamy jeszcze? Książkę. A dostałaś jeszcze książkę. The Girl Who Speaks Bear, czyli dziewczyna, która mówi po niedźwiedziemu, po niedźwiedzku. Mówi jak niedźwiedź, tak? W języku niedźwiedzi. Nie wiem, czy ta książka wyszła w języku polskim. Zobaczymy, jeszcze nawet nie sprawdzałam. No dobrze, a przeczytasz nam może kawałek? I remember the bear who raised me, nuzzling my face into her warm belly. Huge furry limbs sheltered me from bitter snow. I remained deep, deep rumbles of her snores in the silent winter, and loud steaming breath smelling like berries and pine nuts. My foster mother, Mamochka, says I was about 2 years old when she found me outside the bear cave. No my takiego niedźwiedzia tutaj chyba słyszymy, co zapadł w zimowy sen. To nasz dziadzio. To nasz dziadziuś. Dobra, to my kończymy. Bawimy się dalej w naszego małego chemika. Nie otwieramy tego jeszcze, musimy to dać chyba do lodówki. Nie. No, bo to jest za ciepłe jeszcze. Pozostać tutaj? Zaraz damy. I co powiemy naszym słuchaczom? Że życzymy im wesołych, pogodnych świąt, wspaniałego nowego roku i że bardzo cieszymy się, że nas słuchacie. Hania ściąga rękawiczki gumowe. Oh, Jezus. Bolało? Nie. Lepią się. Dziękujemy, pa, pa. Wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok i słyszymy się w 2020, w którym Hania...
drugim. Pa, pa. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa.